Drodzy Państwo, Piotr Barełkowski, Telewizja w Polsce.pl. To jest rozmowa o polskiej lewicy, a jesteśmy w takim oto gronie. Pan profesor Tadeusz Iwiński, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Witam Pana. Pan Maciej Borowski-Monkiewicz, Partia Razem. Witam Pana serdecznie. Oraz Pan Wojciech Kubalewski, Partia Zieloni. Dziękuję. Panowie, dzień dobry. Jesteśmy tutaj po to, żeby wytłumaczyć naszym widzom, dlaczego lewica dzieli się w czasami niezrozumiały sposób. Pierwsze pytanie musi być takie, dlaczego Platforma Obywatelska stała się nagle azylem dla wielu lewicowych ugrupowań? Przecież to jeszcze niedawno mógł się wydawać paradoks. Partia Platforma Obywatelska wywodzi się z Kongresu Liberałów, prawda, z partii o takim wyraziście gospodarczo-liberalnym programie, zupełnie niespójnym z tym, co proponuje lewica, jakakolwiek lewica. Dziś Platforma nieco ewoluuje, no ale czy aż tak skrajnie? Właśnie, panie profesorze, czy Platforma będzie azylem partii lewicowych i jak to może być? To jest niewłaściwe słowo azyl, bo azyl oznacza ucieczkę z powodu prześladowania. Polska notabene łamie konwencję genewską i obecny rząd PiSu właśnie dotyczącą uchodźców, ale to jest inny wątek. Nie, w tej chwili ukształtowała się koalicja europejska, bo o tym, czy ona będzie przedłużona i w jakiej formule na wybory te ważniejsze jesienne parlamentarne, to tutaj najmniejszy wspólny mianownik jest oczywisty. Mianowicie to jest dylemat pomiędzy eurosceptycyzmem, który reprezentuje obecna ekipa Prawa i Sprawiedliwości, wyraźna, która jeżeli chce brać nie tylko pieniądze, to powrócić do czasów, kiedy była EWG, czyli tylko współpraca ekonomiczna i nic więcej, a tymi siłami, które uważają, że w sytuacji zglobalizowanego świata, kiedy dzisiaj są i tak dwa duety, które rządzą światem, duet gospodarczy Chiny, Stany Zjednoczone i militarny Rosja, Stany Zjednoczone, tylko Unia, która jest współpracująca, która ma głębszą współpracy, może czegoś szukać w tym prawie 8-miliardowym świecie. Czy to nie pachnie trochę internacjonalizmem? A to nie jest słowo, które, na które ja się wzdragam. Nie, internacjonalizm to jest piękna rzecz. Internacjonalizm to są procesy, które zachodzą w skali międzynarodowej i na tym polega globalizacja. Dziwić może tylko, dlaczego partia Platforma Obywatelska doszła do takich wniosków, bo przecież wydawało się to pojęcie egzotyczne dla wielu liderów tego ugrupowania. Ale też dopytam pana Kubalewskiego, który także znalazł swoje miejsce z partią Zieloni w Platformie Obywatelskiej, w tej szerokiej koalicji z nią. Cóż, czasy w Polsce są szczególne. Już mój przedmówca wskazał, istnieją bardzo silne ugrupowania polityczne, w tym ugrupowanie rządzące, które prowadzi politykę antyeuropejską, które osłabiają nasze związki z Europą i wybieramy się w tej chwili do Parlamentu Europejskiego. W związku z powyższym chcemy w tym Parlamencie Europejskim znaleźć się jak najliczniej, po to, żeby tym tendencjom odśrodkowym, które nie tylko z Warszawy są sygnalizowane, się przeciwstawić. Ale są dwie partie, które nie powielają panów opinii. To jest partia Wiosna i partia Razem. I pan właśnie reprezentuje partię Razem, której niespieszno do takiego mariażu, w który to weszli panowie z SLD i Zielonych. Właśnie, dlaczego wy nie chcecie do tej koalicji? No ja muszę powiedzieć, że tak słuchając panów, ja trochę nie bardzo rozumiem, jakby po co panowie idą do Parlamentu Europejskiego. Znaczy te powody, które państwo podajecie dotyczące eurosceptycyzmu Prawa i Sprawiedliwości, to byłyby powody raczej, które bym upatrywał w jakimś tłumaczeniu, dlaczego byście chcieli iść w takiej koalicji do Parlamentu Krajowego. Natomiast w Parlamencie Europejskim trzeba się zmagać z pewnymi zadaniami, które dotyczą całości Unii Europejskiej, a Unia Europejska jest teraz w poważnym kryzysie. Brakuje nam solidarności w Unii Europejskiej, brakuje nam jednolitych warunków pracy, jednolitych płac, jednolitego systemu socjalnego, co wywołuje bardzo duże napięcia i doprowadziło między innymi do Brexitu. Także my w oczywisty sposób nie idziemy z panem Schetyną do Parlamentu Europejskiego, no bo wiemy, że w Parlamencie Europejskim pan Schetyna i tak samo panowie będziecie w klubie chadeckim,
w klubie, który na te sprawy w klubie, który na te sprawy ma zupełnie inne to poglądy. Się nazywa Europejska Partia Ludowa, zdaje się. Tak oni nie, ale przepraszam, pan się myli, bo akurat mówi pan do człowieka, który był pierwszym Polakiem, który jako eurodeputowany w maju 2004 roku przemawiał w Parlamencie Europejskim, bo byłem wtedy przez 3 miesiące. Otóż w tej chwili chodzi o to, żeby doprowadzić do tego, i żeby ten gmach Unii Europejskiej się w ogóle nie rozpadł. Za chwilę wyjdzie Wielka Brytania. Więc żeby się to, o czym pan mówił, my na przykład ci nasi eurodeputowani byli i są, oni należą do takiej frakcji postępowych socjalistów i demokratów. Czyli i tak będzie nadal, prawda? I tak będzie nadal. Ja ubolewam zresztą, że wiosna, ja dobrze znam Roberta Biedronia, współpracowaliśmy razem, gdy on był przez jedną kadencję w Sejmie i był też w delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, że w tej chwili się trochę jakby oddziela bo on pasuje właśnie też do grupy socjalistycznej. Pasuje, no. I teraz no może się pojawić takie pytanie. Ja tutaj troszeczkę na nutę pana z partii Razem powiem coś. Może wy po prostu zdradzacie ideały lewicowe, idąc z Platformą. I no w takim właśnie mariażu, chcąc działać w Unii Europejskiej. Panie Wojciechu, bo to też pytanie oczywiście do pana profesora. Ale oni wejdą do grupy zielonych, jeżeli by ktoś od nich wszedł. No gdyby się nam udało w tej koalicji wprowadzić jednego, dwóch, czy daj panie Boże, trzech europosłów, to nasi kandydaci, członkowie Partii Zieloni, z całą pewnością będą należeli do Europejskiego Klubu Partii Zieloni. Czyli, że tak powiem, zachowujecie dziewictwo. Ach, proszę pana, to jest przereklamowana kategoria w polityce. Ja myślę, że tu nie chodzi o dziewictwo, tylko tu chodzi o to, że politykę, nawet naszą skromną politykę Partii Zieloni, można robić, jeżeli w ogóle, to tymi środkami, które stoją do dyspozycji. Partia Zieloni przez wiele, wiele miesięcy próbowała negocjować szeroki blok lewicy i była otwarta na wszystkie siły po lewej stronie. Ja nie będę wnikał w szczegóły tych negocjacji, ale dziś już wiemy na pewno, taki blok lewicowy nie powstanie z różnych powodów. I postawiliście na skuteczność w polityce, a nie na taką... Nigdzie, na żadnym etapie Partia Zieloni nie obaliła tych negocjacji, jeśli chodzi o lewicowy blok w tych wyborach. To może, ale jeżeli to może jest chciano, też dla panów wyzwanie. Dlaczego w takim razie, jak pan odpowie na te argumenty, dlaczego w takim razie wy nie ugięliście się troszeczkę, żeby być skutecznymi? No nie ma zgody na twierdzenie, że nie powstanie tutaj żaden blok lewicowy. My dzisiaj wyciągamy rękę do wszystkich osób na lewicy, które nie chcą iść razem z panem Schetyną do Parlamentu Europejskiego. Chcemy, aby każdy, dla kogo istotne są takie sprawy jak mieszkalnictwo tanie dla młodych ludzi, sprawiedliwe podatki, świeckie państwo, chcemy, żeby takie osoby się zgromadziły jednak w klubie, który nazywa się Lewicą, nie boi się tego stwierdzenia i jest konsekwentny. Ale póki co sondaże mogą chyba was troszeczkę przerażać, bo to jest 1, może 2% dla was w takiej koncepcji. Sondaże... Mówimy tutaj o skuteczności politycznej, abstrahując od tych ważnych spraw, o których pan mówi, ideologicznych, ale przełóżmy to na język realpolitik, jak chcą Niemcy. Mnie osobiście sondaże nigdy nie przerażały. Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że sondaże to jest jedno, ale druga rzecz jest taka, po co się jest w polityce. No my jesteśmy w polityce po to, żeby budować lewicę. A jeśli to oznacza, że w tej chwili mamy 2%, możemy liczyć na 3%, 4%, to się okaże, to oznacza, że po prostu takie jest w tej chwili miejsce lewicy. Natomiast nie pójdziemy razem, na pewno nie pójdziemy razem z liberałami, bo wtedy ta praca nasza, którą wykonywaliśmy przez ostatnie lata, ja na przykład w tej chwili zajmuję się kryzysem usług opiekuńczych w Warszawie, wywołanym przez prezydenta. Panie profesorze, a pan nie chce budować lewicy? Nie, ale my gdyby... Z liberałami? Nie, no ale dobrze, trzeba odróżnić taktykę, która w tej chwili wzięła górę, od strategii, od skuteczności, wie pan. Pan jest
młodym człowiekiem i bardzo dobrze. Ja bym chciał, żeby był blok lewicowy. Gdyby wszystkie siły lewicy wystąpiły łącznie z obecną Wiosną, to jak najbardziej. Ale Razem powstało, Razem, który ma bardzo ciekawy program, może ze względu na najbardziej znanego polityka, który no, wyrósł na korzeniach skandynawskiej socjaldemokracji, takiego najlepszego modelu, jaki chyba jest na naszym kontynencie. Gdyby Razem poszło ze Zjednoczoną Lewicą jesienią 2015 roku, mielibyśmy 47 mandatów, a tak 1 700 000 głosów wyrzucono do kosza i PiS nie, w ogóle nie sprawowałby właśnie, samodzielnie rządów w ogóle. Myślę, że Polska byłaby inna, no czy pan tego nie rozumie, Polska byłaby inna. Myślę, że SLD no dzisiaj udowadnia, że tamta decyzja była naturalną decyzją. Tak? No jaka to była znaczy, naturalną? No, to znaczy sytuacja, w Polsce, której... Nie kończę, jedno zdanie. Pomogliście temu, że PiS rządzi samodzielnie Polską. A no teraz tak, panowie chcą być skuteczni. Ostatnie zdanie pana Wojciecha Kubaleckiego, musimy kończyć. Ja sobie to wyobrażam w ten sposób. Jest taka legenda, która mówi, że Rzym został założony przez Romulusa i jego brata, ale nie wykarmiła ich matka, tylko wilczyca. Ja myślę, że tym wilkiem, który wychowa nowych posłów Partii Zielonej w Parlamencie Europejskim, będzie PO. No a mówi się o tym, że Donald Tusk ma wilcze oczy. Proszę państwa, no taką metaforą kończymy dyskusję o lewicy. Mam nadzieję, że państwo zrozumieli, dlaczego jest tak rozbita, tak podzielona, choć duży lewicowy blok ma szansę rzeczywiście, tak jak mówi pan profesor Iwiński, wejść do parlamentu. Dziękuję panom, dziękuję państwu. To była debata o lewicy.